O migracji ludności rozmawiano w czasie konferencji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Chodzi nam o to, żeby zbudować taki w miarę syntetyczny obraz tego, jak wyglądały migracje w skali kraju i żeby pokazać, na czym polegała specyfika poszczególnych terenów. Jeżeli mówimy o Górnym Śląsku, bo o tym ja konkretnie będę mówił, to chcę zwrócić uwagę po pierwsze na to, że to jest teren specyficzny ze względu na to, że województwo śląskie powojenne składało się w części z tak zwanych ziem dawnych, a w części z tak zwanych ziem odzyskanych, czyli było dosyć niejednorodne na starcie, a po drugie, żeby pokazać, że są takie elementy, które są charakterystyczne i specyficzne właśnie dla tego województwa i właśnie dla tej części regionu, między innymi deportacje, uogólniając bardzo mocno górników do Zagłębia Donieckiego, ale także reemigracja, czyli procesy, które były mniej dostrzegalne i mniej obecne w innych częściach kraju. Konferencja pokazuje, że ten temat, którym my się poruszamy, dotyczy deportacji, jest tematem szerszym w kontekście wielu zdarzeń, zwłaszcza po II wojnie światowej w kraju. No dzisiaj mamy wykładowców z Białegostoku, z Wrocławia, z Zapola i cieszy mnie to, że to założenie właśnie, które było, że oprócz ekspozycji, oprócz przywrócenia pamięci, również to miejsce żyje dla młodzieży jako element edukacji, ale również wymiany poglądów, informacji z tej strony historycznej. Dzisiejsza konferencja Wędrówka Ludów jest jedną z takich elementów tej funkcji, którą założyliśmy. Ze względu na to, że migracje różniły się na poszczególnych obszarach Polski, w konferencji udział wzięli naukowcy z całego kraju. Mówiono o ruchu migracyjnym m.in. na Górnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, o emigracji do Szwecji, wysiedleniu Niemców z Wielkopolski. Wcześniej prelegenci zwiedzili multimedialną wystawę, która została otwarta w lutym 2015 roku. Mamy tutaj przede wszystkim historię opowiedzianą przez ludzi. I to jest chyba najbardziej takie przejmujące. Te wszystkie dane statystyczne, informacje o liczbach, one są potrzebne, one pokazują skalę, ale dopiero wtedy, kiedy zobaczy się konkretnego człowieka, kiedy posłucha się opowieści o konkretnym człowieku, dopiero ta historia rzeczywiście staje się zrozumiała. Poprzez takie indywidualne historie, dramaty rodzinne, opowieści, które zostały tutaj zaprezentowane, jest taki bardzo autentyczna i ta wystawa faktycznie przemawia i myślę, że też inspiruje do tego, żeby dalej poszukiwać informacji na ten temat, być może ludzi, którzy przeżyli. To była kolejna konferencja, którą zorganizowano w centrum. Ta konferencja jest już drugą konferencją zorganizowaną w podobnym tutaj klimacie. Zeszłoroczna miała charakter taki troszkę popularno-naukowy. Tegoroczna już jest konferencją naukową. Zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z różnych stron naszego kraju. No chcemy, żeby na ten temat deportacji, przesiedleń mówić w kontekście badań prowadzonych przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych w naszym kraju. Więcej o działalności centrum można znaleźć na stronie internetowej www.deportacje45.pl.